26 sierpnia wspominamy błogosławioną Weronikę Antal, męczennicę. Weronika urodziła się 7 grudnia 1935 roku na terenie dzisiejszej Rumunii. Była pierwszym z czworga dzieci, a jej matka z pochodzenia była Czeszką. Następnego dnia, w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, została ochrzczona i otrzymała imię Weronika. Takie też imię nosiła siostra jej ojca. Jej rodzicom dużo czasu pochłaniała praca w polu, dlatego wychowywała ją babcia i to od niej nauczyła się modlitwy i zasad życia chrześcijańskiego. W wieku 7 lat Weronika rozpoczęła naukę w szkole. Była zdolną uczennicą, wesoła, koleżeńska, przez wszystkich lubiana. Niestety ukończyła tylko 4 klasy w miejscowej szkole. Później pomagała w domu. Szczególnie lubiła ze swoją matką wyszywać stroje ludowe. Znajdowała też czas, by odwiedzać chorych, pomagać starszym, bawić się z dziećmi i przy tym je katechizować. Pomagała zarówno katolikom, jak i prawosławnym. Dojrzewała duchowo. Bardzo pragnęła wstąpić do zgromadzenia sióstr franciszkanek misjonerek z Asyżu, które pracowały kiedyś w jej parafii, lecz wszystkie zgromadzenia zakonne zlikwidowała później władza komunistyczna. Za radą spowiednika, którym był franciszkanin, Weronika złożyła prywatny ślub czystości i wstąpiła do 3. zakonu franciszkańskiego. Starała się codziennie uczestniczyć we mszy świętej, a jeżeli nie była ona odprawiana w jej wiosce, wstawała o 4 rano i wraz z kilkoma koleżankami szła do kościoła parafialnego oddalonego o 8 km, niezależnie od pogody. Po mszy świętej zostawała na adorację Najświętszego Sakramentu. Od 16 roku życia należała do chóru parafialnego i rycerstwa niepokalanej. 24 sierpnia 1958 roku w kościele parafialnym ksiądz biskup udzielał sakramentu bierzmowania. Weronika została po uroczystości, by pomóc w zakrystii. Przyjaciółki zauważyły, że w czasie mszy świętej była blada i jakby nieobecna. Potem poszła do koleżanki, zjadły posiłek i wieczorem wracała sama do domu. Po drodze jak zwykle odmawiała różaniec. W połowie drogi zaczepił ją nietrzeźwy mieszkaniec sąsiedniej miejscowości. Tego dnia było święto narodowe i w wielu miejscach odbywały się festyny. Weronika próbowała uwolnić się od niego, lecz nie zdołała. Na polu kukurydzy napastnik zadał jej 42 ciosy nożem. Jej martwe ciało znaleźli rano robotnicy idący do pracy. W dłoni cały czas trzymała kurczowo różaniec. Dwaj lekarze, którzy dokonali sekcji zwłok w jej rodzinnym domu, stwierdzili, że była dziewicą i umarła jako dziewica. W czasie jej pogrzebu 27 sierpnia, na którym zgromadziło się wielu ludzi, wyrażono przekonanie o jej świętości. Do jej grobu pielgrzymowali i nadal pielgrzymują katolicy i prawosławni. Weronika została beatyfikowana 22 września 2018 roku w Rumunii. Jest pierwszą beatyfikowaną kobietą z tego kraju. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia błogosławionej Weroniki, która zostawiła świetlany przykład czystości i męstwa. Niech jej zasługi wyjednają nam łaskę wierności Chrystusowi, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.